Siemanko, witajcie u Maćka na kanale, jest ze mną Igor, czyli, dzień dobry. Czyli Moc Kloc. Tak, z Instagrama, YouTube'a, chłopak niedługo będzie miał srebrnego YouTube'a. Nie no, tam niedługo to dopiero na 2000 będą. Dobra, słuchajcie, zaprosiłem tu Igora z tego powodu, że Igor pasjonuje się bioniklami. Bioniklami, Hero Factory, wszystkimi bąklowymi figurkami. I to jest właśnie to, bo nakręciliśmy serię filmików, shortsów na YouTube'a i nie tylko, na TikToka. Na lista, zgadnij bąkla razem z Igorem, ja zgadywałem i ja chciałem się nauczyć i dowiedzieć troszkę rzeczy, a teraz mam taki film rozwinięcie, poprosiłem Igora. Dokładnie, takie uzupełnienie wiedzy majstra, takie korepetycja. Korepetycja majstra, dokładnie to jest tak, więc ja będę w sumie pytał się Igora o jakieś takie rzeczy, które mnie ciekawiły, z których byłem kiepski. Żeby się pociągnąć trochę i teraz tak, Igor, powiedz mi ile mamy rodzajów żywiołów w tych bioniklach całych, bo... Więc żywiołów klasycznych filmowych w pierwszej przynajmniej fali było 6. Był ogień, woda, lód, ziemia, kamień oraz powietrze. Okay. W genie drugiej posiadamy zamiast powietrza żywioł dżungli, ale posiadamy też również inne żywioły jak magnetyzm, błyskawice, albo chociażby... To chyba już nie są żywioły, mi się wydaje bardziej. To są... Według... To są żywioły? Tak, są to żywioły. Okay. Na przykład też jest toa metalu. Albo toa światła, o którym mieliśmy też okazję wspomnieć. To jest ostatni filmik, to jest chyba 8 filmik, tak? Ósmy filmik, no. Toa światła, w ogóle jedyny toa światła, jaki powstał. Ale no... No dobra, i teraz tak. Ja byłem bardzo ciekawy podczas tego zgadywania, na przykład, że kolor czarny oznacza ziemię i wydawało mi się, że ziemia to jest właśnie żywiołem. Ale też było, że to są skały. Jest brązowy taki. Brązowy, czyli ten, to jest pohatu. Pohatu jest toa kamienia, a to jest onua, czyli toa ziemi. Sam nie wiem do końca, dlaczego akurat taką kolorystykę wybrali. Dla mnie bardziej to na odwrót. Brązowy bardziej przypomina ziemię, się, oraz wiesz co? Czarny bardziej. Ale wiesz co, mi się wydaje, tak możemy trochę pogadać o tym. Mi się wydaje, że czarny to jest idealnie ziemia, nie? To jest jakaś tam czarna ziemia, ale to brązowy też bardziej mi pasował do takiego lasu. Chociaż może nawet nie wiem, czy do lasu, no ale taki. Ale też do ziemi pasuje, no okej. Okay. No tak. Pasuje też trochę do ziemi w ogóle. Dobra, to jak jesteśmy przy nich, to mamy tego i niby to miało wskazywać, trochę ja to nie zgadzam, tego brązowego. Brązowy to był też, ziemia. Tak. To kamień. Jest kamień, tak. To właśnie kamień, a nie powinien być szary, moim zdaniem powinien być szary, jak kamień jest szary. Ma trochę takich szarych elementów, na pewno zdecydowanie więcej. I ma tanowych, bo macie zblurowane. Ma tutaj tanowy kolor, nie? Wydaje mi się, że nie wiem, co byście udali. Znaczy, napiszcie w komentarzu. U mnie najdziwniejsze jest to, że liła jest ta wiatru, chociaż totalnie nie przypomina, przynajmniej jeśli mówimy o samym wyglądzie, gdyż jest on zielony, choć jego maska Kanohimiru jest... Co to jest Kanohimiru? To prawie jak jakaś zapomniana sztuka walki. Akurat jego masek mam bardzo dużo w różnych kolorach. Okay. To jest moja ulubiona maska w bajonikach. Bajonikle wszystkie noszą maski nazywane Kanohi. Te maski dają różne umiejętności. Jak na przykład to jest Kanohimiru, to jest maska lewitacji, pozwala użytkownikowi umożliwiać lewitację, a liwa jest ta wiatru, dzięki temu może latać. Wow, nieźle. W ogóle gość jest obcykany niesamowicie, nie? To jest bardzo podstawowe to, jeszcze. Ale wydaje mi się, że ty zbierałeś je, nie? Czy nie? Jak one wychodziły? Czy raczej jak dostawałeś? Byłem zbyt mały i okay. Jeszcze... Tata zbierał? Nie, po prostu zobaczyłem, że wow, taki duży niebieski robot, to chcę go, znaczy nie, biały robot, nie było niebieskiego. A, to ten co ja miałem z mieczem, taki w filmiku jednym. Z mieczem. Taki co, mu się błyskał ten miecz taki. Nie, to jest biały. Toa Inika, ja byłem za mały, powiem szczerze, nie załapałem się na to co teraz jest starsze ode mnie, nie załapałem się na to w ogóle w sklepach. Ja załapiałem się na genę drugą w bioniklach. Okej, okay, czyli generacja druga, tak? Tak, generację drugą. Po prostu to był reboot serii całkowicie. Aha. Totalnie nowe uniwersum, niestety zakończyła się po tylko 2 latach i bardzo mnie to boli, gdyż to miało taki duży potencjał. Jak widzicie, na pewno jest dużo fanów bionikli. Jest też dużo przeciwników bionikli, wydaje mi się. To są takie technikowe elementy do użyte części do nich, do zrobienia. One to jest seria technik. Ale właśnie one... Pierwsze bionikle startowały spod szyldu Lego Technik. Tak. Ja starałem się ułożyć nawet z nich jakieś rzeczy, takie, bo ja mam taki większy karton, gdzie mam rozkompletowane
całą masę ich rozkompletowanych i na przykład tam były takie części podobne do głowy Predatora, jakieś takie kościste tarcze, które były mega fajnie pasowały i robiłem z nich pojazdy Mad Maxowe, ozdabiałem pojazdy Mad Maxowe z filmu Mad Max Mini. No ale dobra, to teraz tak, co tu jeszcze mamy takiego, co by wskazywało? Czy niebieskiego pokazywaliśmy? Nie. Niebieskiego nie pokazywaliśmy. Okej, okay, to jest jeszcze niebieski gościu. No i teraz tak. Nie gościu, tylko kobieta. Jest to kobieta. Gali Toa Wody. Czyli ciekawostka, wszystkie niebieskie figurki, znaczy wszystkie niebieskie, jeśli mówimy o Matoraninach, no, czyli tych mniejszych ludzikach, którzy są takim ludem, którzy zamieszkują wyspę, a nie obrońcami jak nasi Toa. Wszyscy Matoraninie przymierzeni z wodą, to są Gamatorania albo Gamatoranki, gdyż płeć żeńska jest przypisana do przedstawicieli wody. Nie, do wody? Dlaczego do wody? W ogóle to mnie teraz zainteresowało. Dlaczego do wody? A tego akurat nie wiem. Trzeba by było to jak myślicie, dlaczego przypisali niebieski do wody? Kobiety do wody. Nie dlaczego? Mam żadnego pojęcia. Kobiety, odpowiedzcie mi na to pytanie. Rozumiem troszeczkę ten tok myślenia troszeczkę, gdyż to się tak kojarzy trochę. Co się kojarzy? Czy kobiety nie kojarzą z wodą? No tutaj akurat ze wszystkich żywiołów, które tutaj mamy, najbardziej właśnie moim zdaniem pasuje. Czyli woda, tak, że spokojna, taka tak? Spokojna, ale też silna. Silna, bo może nawet skały skuszyć. Tak, to jest bardzo w ogóle ciekawy temat, jeśli chodzi o płcie w Bajonikach, gdyż na przykład ogniści Tamatoranie nie mogą być, nie mają żeńskich odpowiedników. Okej, okay. Jeszcze ja to się tak bawiłem, jak Igor mówił, i zastanawia mnie jedna rzecz, poza tym, że to jest kobieta, dlaczego one mają tu z tyłu tą zębatkę, która rusza rękami w taki sposób? Dlaczego one tak ruszają tymi ręcami? To jest najprościej funkcja zabawowa. Każdy ma jakieś możliwości ruchu. A ten ma tylko jedną rękę. Ten ma tylko jedną rękę, Lego tak zdecydowało. Ciekawostką jest to, że bohater, co prawda nie mam go w wersji 2001, tylko 2002, ma odwrócony całkowicie gearbox, odwrócony całkowicie tors, przez co może on kopać. Okej, okay, czekajcie. Gdzie to? Kopie on nogami. Co jest moim zdaniem bardzo, bardzo tak ciekawe. Ej, to w ogóle można takie rozgrywki robić, jakieś futbolowe, nie? Tak wiesz? Dokładnie tak. Można takie wziąć piłkę jakąś i robić takie, kto kopnie gdzieś tam do bramki jakieś. Ej, to jest akurat spoko. Osobiście Pohatu to jest mój ulubieniec, jeśli mówimy o całym lore, o designie. Niestety jeszcze go nie zdobyłem, gdyż nie ma sensownej oferty na Alixie. Jak on pięknie mówi ogólnie na filmikach. O to chodzi, ponieważ mam lekcję retoryki w szkole. Tak? Dokładnie tak. Bardzo ładnie, podoba mi się to. Ja muszę chyba zapisać się też na jakąś taką lekcję. No dobra, czyli tak, czy tutaj mamy odwrócony korpus i przerzucone mamy ruchy na nogi, czy po prostu zamontowany jest korpus do góry nogami? Do góry nogami. I to wszystko. Mamy jeszcze taką fajną ciekawostkę, bo też z Igorem nagraliśmy filmik Kto dalej strzeli, z Kto dalej strzeli Bąkla. Ale nie wiem, czy wiatraczek poleciał. Jest schowany. A jest dysk tutaj, dobra, słuchajcie. Jest taki Matoranin? Nie, to jest Toa. To jest też Toa. Matoraninów, ty masz Matoraninów. Ja Matoraninów, ale ja tego pamiętałem. Tutaj przy sobie nie mam, niestety. Jak widzicie, ogarnięte totalnie. Dobra, czy to jest Toa? I to jest taki specyficzny Toa, bo one, te bionikle ogólnie miały. Ja mam taki bionikl pierwszy, kompletny z puszką. To możemy pokazać takie puszki. To są takie puszki. To one były w takich puszkach wydawane. Mój pierwszy bionikl taki, to jest taki właśnie niebieski Toa z tym mieczem. I jeszcze z tymi takimi kulkami, które były, jak się odkręcało puszeczkę, to tam były takie kulki mocy trzy, niebieskie. Kulki Zamor. Zamor, nie dokładnie. Nie kojarzę zbytnio tego, niebieski mówię. Niebieski, znaczy on jest cały biały. Z takim mieczem, jak się naciska przycisk na mieczu, to ten wydaje to dźwięk. Imika, tak? Ten, który tak, wydaje dźwięk i ten miecz tak... Leci. To jest akurat bardzo coś czegoś nie widać na co dzień. Też ogólnie samo to, że trafiło ci się działające, to jest w ogóle też bardzo polecam bardzo krecik, sklep z marzenia. Polecamy krecik, od was kupiłem tego miru. Także, także rekomendacja krecika. Słuchajcie, oczywiście. No to tak, no to wracając do takich właśnie jakby akcji, firma Lego wydaje mi się, że próbowała wdrożyć różne funkcje dodatkowe, zabawowe, jak na przykład taki mieczyk, który świeci
Plus do tego na przykład taki spinner, bo to chyba jest spinner, mi się wydaje, taki, tak. Takie coś, spinner, który nakłada się na tarczę i tutaj nie mamy takiej czarnej rączki, bo my się nie obawiliśmy, gdzieś leży, pociąga się taką czarną rączkę i wystrzeliwuje. Czyli tak jak spinnery z Ninjago. To działa. Coś podobnego. I to leci tak do góry. I my żeśmy to sprawdzali, macie też u mnie na filmiku na YouTubie, u Igora na YouTubie też jest ten filmik. Na TikToku, pionowy na TikToku, przejrzycie TikToka. Kto dalej strzelił, żeśmy dzisiaj mierzyli. Więc to jest jakby kolejny. Ja tego nie mam akurat. Znaczy nie mam tego z tym spinnerem takim i bardzo mocno chciałbym mieć. Z tego powodu, że ja zbieram takie ciekawostki. Nie chciałbym mieć całej serii, oczywiście chciałbym mieć całą serię, ale wolę mieć takie ciekawostki. Masz całą serię już. Prawie, no. Masz całą serię z rocznika 2002 przynajmniej. Ale nie mam chyba z tym gościem, nie mam z tym takim, ze spinnerem nie mam. No ze spinnerem nie masz, ale to jest już późniejszy rocznik. Dokładnie. Jak można w ogóle porównać, proszę, żebyś wziął jednego. Zielony. To jest rocznik 2005. Weźmy kobietę. 2005 to jest rocznik 2001, jak widzicie, tak. Tutaj mamy już w pełni ruchome ten nogi oraz ręce. Tutaj mamy tylko. Znaczy, że jest więcej przegubów, tak? Tak, tutaj jest o wiele więcej przegubów, jak widzicie. Miejsc zgięcia. Głowa się w ogóle rusza, ale też jest zachowany gearbox i też można machać rączką. Więc mamy tutaj dwie funkcje zabawowe. Jest o wiele bardziej stabilniejsza oraz też w tym zestawie jest opcja wyłożenia tego aksla i wczepienia zwykłego, przez co możemy się bawić z możliwością ustawienia po prostu tej ręki, bez konieczności, żeby ona spadała, choć jak widzicie, czasem się nawet może trzymać. Okej, a ja tutaj zrobiłem mikser, taki do robienia ciasta. Widzicie, majster ma jeszcze w sobie duszę dziecka. No bo kurczę, każdy ma duszę dziecka chyba, nie? Dokładnie. Czy nie? No dobra, okej, to mamy takie w sumie ciekawostki. Jeszcze mnie interesuje to. Tu jest taki klocek przezroczysty. Tak? Dlaczego on został tutaj dawany, czy wiesz? Ja będę się pytał takie rzeczy, po prostu mnie to interesuje. Jak widzicie, te oczy, szczególnie od słońca, podświetlają się na żółto. Przez to po prostu widzimy oczy. Tutaj mamy zrobione oczy, gdyż nie wiem, czy wiecie, są maski, bo niektóre normalnie je zdejmowały. Znaczy nie zdejmowały, gdyż wtedy zostały bardzo osłabione. Ale jednak miały opcję zdjęcia tego, gdyż mogły te maski wymieniać. Najprostszym przykładem jest tutaj, bo to może tutaj pasującą Miru i możemy przeczepić Miru i teraz mamy Gali z funkcją lewitacji na przykład, zamiast oddychania pod wodą. To może podstawy. Podstawy są takie, o których ja na przykład wiem, że te szkielety tak naprawdę. Szkielety te mechaniczne, tylko daj mi powiedzieć, możesz mi poprawić później. Ja nic nie mówię. Same te szkielety. To są takie biomechaniczne szkielety, które nic nie robią i nie żyją. One po prostu są zwykłymi, zbudowanymi, tak jakby ktoś tam zbudował sobie motocykl bez duszy, bez niczego. I cała idea w bionikach jest taka, że to w tych maskach jest cała moc, która ożywia ten szkielet, tak? Niestety nie. Nie? Tutaj od wszystkiego się różni. To, co opisałeś, było spoko, ale w kontekście boroków, czyli tych kuleczek. Okej, okay, czyli boroki czyli były całkowicie. Czy to zależy od rasy? Powiedzmy. No. Bo boroki to są mechaniczne, to są praktycznie mechy, które mają w sobie krana, czyli te małe takie gumowate te rzeczy, które są ustawione na tej szybce. I to wszystko one są kontrolowane przez krana kontrolują boroki, a kranę kontroluje Galoki Gatok, czyli ogarniacie to? Królowe. Ale to jest też bardzo porąbane. W skrócie, w bąklach to działa tak. Maska daje użytkownikowi różne moce. Sam nagrałem filmik o 6 podstawowych, ale były też maski specjalne, na przykład maska światła. Maska światła to należała do Toa Światła. To jest ogólnie Toa Światła jest bardzo, bardzo skomplikowanym tematem. Skaczamy po tematach, ale to jest na inny filmik na razie Toa Światła. Ale to są biomechaniczne istoty. W środku tego nie jest do końca wyjaśnione. Ja to przynajmniej interpretuję tak, że w środku metalowego pancerza znajduje się po prostu żywa tkanka. To są istoty myślące, ale mechaniczne. Takie cyborgi można powiedzieć. Okej. Bardzo pogmatwane jak na Lego. Trochę tak, ale w sumie interesująca historia. No, w tym momencie one nie mają wzięcia. Też nie było próby powrócenia ich na rynek. Była próba w 2015 roku. Była próba powrócenia? Była próba podczas... No ale mówię, że teraz, jakoś w przeciągu tam paru lat nie była, tylko dostaliśmy zestaw GWP. No GWP, czyli taki gratis do zakupów. Tak, ale niestety LEGO po prostu
gra sobie z fanami Balenikur taka. Ejku, dobra, to Igor wam opowie. Znaczy dostawaliśmy, dostajemy masę easter eggów w różnych zestawach, jak na przykład Maliki, no że dostajemy fajne. Z Balenikami. I chociaż tyle, tak szczerze. No. Znaczy, każda seria powinna się w końcu skończyć moim zdaniem i szkoda, ale nie będę narzekał. Lego najwyraźniej po prostu robi coś lepszego. Super, super Igor, dlatego... super, naprawdę. Super, dziękuję Igor. Dziękujemy Igorowi. To zgadza się chłopak. Nie to wszystko. Najważniejsze jest dla mnie jeszcze się zapytać, co to są bąkle. Bąkle. Tak są po prostu nazywane te figurki. Tak się mówi. Z czym tego nie nazwał bąklem? A jak byś to nazwał? Nie wiem, jakimś bioniklem. Najpewniej. Bionikle też, no po prostu... Bionik. Albo... Bionik. No właśnie. Tutaj po prostu jest taka potoczna nazwa, która się jakoś przyjęła. Ale jest w Polsce czy za granicą? To jest... Z tego co, znaczy nie spotkałem się zbytnio za granicą z konkretnie słowem bąkle, no. W Polsce przynajmniej tak to nazywamy. Za granicą to może też być różnie, ale ja nie jestem na zagranicznych forach, na razie przynajmniej. No okej, okay, dobra, myślałem, że po prostu wiesz skąd się wzięła ta nazwa bąkle, bo tak żeśmy nazwali tę serię filmików shortsów. No dobra, jakbyś miał powiedzieć tutaj widzom, czy warto, czy nie warto je zbierać i co one tobie tak naprawdę dają, poza tym, że masz kolekcję. Jest tak, czy warto zbierać? To zależy oczywiście. Jeśli się interesujecie takimi rzeczami, a ja się bardzo interesuję figurkami, właśnie powiązania z Lego, ale też z figurkami akcji też. Czyli to jest właśnie action figure. To jest próba Lego, żeby zbudować action figures takie ciekawe, nie na licencji. I one są po prostu bardzo... I tutaj jeśli interesujecie się tym, to bardzo polecam, bo to jest po prostu świetna zabawa, bardzo dużo też jest zbudowany lore, bardzo dużo też jest potencjału. Ja bym chciał trochę stopować Igora. Lore, co to jest? Wyjaśnij, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Lore to jest po prostu cała fabuła, jaka się kryje za tymi bąklami. Dobrze. Gdyż bodajże, że skrót całej fabuły Bionicle trwa około 10 godzin, jeśli najdłuższy materiał doszedł do tego, a i tak chyba to nie jest jeszcze wszystko. Okej, okay, dobra, czyli to jest tak, jeżeli się interesują jeżeli interesujecie się action figure, a podejrzewam, że możecie się interesować, bo są też Star Warsowe action figure takie większe, jest które to. Ja osobiście lubię, zbieram, ale nie wszystkie, tylko roboty zbieram i szturmowców. Tak, to jest akurat już nie do końca Bionicle. To nie jest Bionicle, ale to jest action figure to też, to, nie? To jest, powiem tak, tutaj pani Bionicle mogą mnie za to bardzo, bardzo pokiereszować, gdyż ja osobiście uznaję ten system, drugi system, który właśnie to zbudowane, te figurki, jak Łukasz mówi o tych Star Warsowych zestawach, to jest inny system, to jest system CCBS, który został wprowadzony po Bionicle. To około 2010 roku został wprowadzony serial Lego Hero Factory, gdzie został wprowadzony nowy system, całkowicie nowy system, który opierał się również na łącznikach kulowych, jak tutaj majster pokazuje, ale nie było to samo. Ja uznaję to za to samo praktycznie, bo to bardzo lubię mieszać ten system, ale po prostu bardzo wielu fanom Bionicle nie podoba się, że powstał system CCBS. Gdyż uznają go, że zabiera on kreatywność, choć spotkałem się też z takimi opiniami, że o wiele bardziej podoba się ludziom CCBS, gdyż te figurki wyglądają na bardziej kompletne, cytując. Gdyż jak tutaj widzicie, sporo tych figurek jest takich troszeczkę obskurnych, ale to jednak jest rocznik 2001, to wszystko ewoluuje, więc no. O, w ogóle pozwolisz, ciekawostka taka. Czy go dobrze złożyłem? Nie złożyłeś go dobrze. Okay. One się nie składają. Ale jest taka, ciekawostka, gdyż w tych figurkach była opcja wyjęcia ostrzy i przyczepienia ich do nóg, na przykład tutaj w tym przypadku. Okay. Na onuje to najczęściej ludzie narzekają, gdyż nie jest to lubiane po prostu estetyka, gdyż toa ziemi z piłami mechanicznymi na stopach trochę dziwny koncept, ale jest takie fanaberie trochę tutaj mamy. Troszeczkę tak, ogólnie rocznik 2002 połowa jest, toa jest uznawana za dobrych, a połowa jest uznawana za tragicznych. Ja osobiście bardzo lubię Onue, choć nie jest on uznawany za jeden z najlepszych zestawów, okay. Ale jednak ma on w sobie ten urok. Ja pokażę. Pokażę, jest ma łyżwy, takie trochę dziwne. Mechaniczne na stopach.
dziwny koncept, bardzo dziwny. A dobra, ale rąk mu wtedy nie wkładali, po takie prostu niby rączki. Po prostu rączki. To, niby rączki. To służyło za element rąk do chyba samego końca tak naprawdę. Okay. Do samego końca. Okay. Ewentualnie jeszcze można by było użyć jako element rąk tej oto łapki takiej dziwnej z tymi dwoma paluszkami. Jest ona taka bardzo specyficzna. Czyli pokazuje dokładnie tak. Coś takiego. No, spoczko. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że trochę was to zaciekawiło. Jeżeli będziecie chcieli jakiś większy filmik, bo mamy taki w planach, gdzie będziemy opowiadać rzetelnie. Rzetelnie, z researchem, już to dodatkami. Tak, ze wszystkim. Teraz też było rzetelnie, taka wiedza Igora, ale od razu mówię, mogę się w czymś pomylić. Mogłem? Tak. Od razu mówię. Ale jest tyle treści na internecie, że na pewno jak was interesują te tematy, to co znajdziecie, poszperacie. Jeżeli coś, to możecie napisać w komentarzu, z czym się pomyliliśmy, czy byście chcieli czegoś więcej, czy nie więcej, jeżeli chodzi o Bionicle, bo razem z Igorem będę chciał trochę opowiadać i trochę nagrać filmików o Bioniclach, już tak więcej, siedzimy sobie z laptopem w YouTube Studio. I będziemy jechali konkretnie z takimi bioniklami, które posiada Igor w swojej kolekcji i z takimi bioniklami, które ja posiadam w swojej kolekcji. I może jeszcze jakieś do tej pory wpadną bionikle, więc... Na pewno wpadną, u mnie na pewno wpadną, już parę jedzie. A u mnie jak krecik mi załatwi, to też wpadną. Także co, dzięki wielkie Igor. Dzięki wielkie widzowie za oglądanie tego. Jak chcecie, to zostawcie łapkę w górę, jak nie, to napiszcie komentarz. Jak coś, do zobaczenia na kanale Majstra. Pozdro, burmajstra. Pozdro. Elo. Dzięki.